Dzień dobry, zapraszam na odcinek, w którym powiem, czym różni się dyrektywa maszynowa od dyrektywy narzędziowej. Musimy sobie przede wszystkim wyjaśnić, dla kogo jest napisana dyrektywa maszynowa, a dla kogo dyrektywa narzędziowa. Dyrektywa maszynowa jest dyrektywą związaną z bezpieczeństwem maszyn nowych, czyli nowo projektowanych, nowo wprowadzanych do obrotu, ewentualnie nowo oddawanych do użytku. I dyrektywa ta obowiązuje producenta maszyn. Jest jedną z dyrektyw przewidujących stosowanie oznaczenia CE. I oprócz dyrektywy maszynowej, bardzo często do maszyn stosuje się jednocześnie kilka dyrektyw, na przykład dyrektywę o kompatybilności elektromagnetycznej, czy dyrektywę związaną z zagrożeniami wybuchem, dyrektywę ATEX. Tych dyrektyw do jednej maszyny może być stosowanych wiele. Wszystkie one wymagają stosowania znaku CE jako znaku zgodności z właśnie przepisami o wprowadzaniu wyrobów do obrotu. Natomiast pracodawca ma do wyboru różne maszyny od różnych oferentów. Wszyscy generalnie obiecują, że ich maszyny spełniają wymagania oznaczenia CE. Aczkolwiek przy wyborze maszyny dostępnej na rynku pracodawca musi się kierować między innymi również kwestią, czy faktycznie te wymagania CE zostały spełnione. Ze względu na to, że oznaczenie CE jest w największej ilości przypadków realizowane przez samych producentów bez udziału jakiejś strony trzeciej, na przykład jednostki notyfikowanej, która brałaby udział w ocenie zgodności i podpowiadała producentowi, w jaki sposób zabezpieczyć maszynę, to też jakość tego oznaczenia CE bywa bardzo różna. Chodzą wręcz takie powiedzenia, że kupiono maszynę z CE, ale nie tym poprawnym, tylko z China Export tak zwanym. Sytuacja jest wesoła tylko w takiej potocznej rozmowie, ale z punktu widzenia pracodawcy jest to sytuacja dosyć groźna. Dlatego, że pracodawca wyposażając swoje stanowisko pracy swojego pracownika w maszynę, która nie będzie spełniała wymagań CE, jest zagrożony sankcjami z tytułu złamania kodeksu pracy, który w artykule 217 mówi coś takiego, że niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach, czyli właśnie tych przepisach związanych z oznaczeniem CE. W związku z tym pracodawca powinien w jakimś przynajmniej minimalnym zakresie sprawdzić, na ile producent rzeczywiście spełnił wymagania oznaczenia CE. Tutaj należy po prostu zachowywać zasadę ograniczonego zaufania, podobnie jak na drodze. Po prostu należałoby sprawdzić na przykład dokumentację od maszyny, która przychodzi, czyli deklarację zgodności, instrukcję czy tabliczkę znamionową, fizycznie samą maszynę, czy na przykład urządzenia zabezpieczające na tej maszynie działają, hamulce, stopy awaryjne itd. Czyli w jakimś zakresie pracodawca powinien zweryfikować, na ile maszyna jest faktycznie zgodna z wymaganiami dla nowych maszyn. A następnie, jeżeli się okaże, że tak, to przez cały okres użytkowania takiej maszyny powinien utrzymywać ten stan bezpieczeństwa, jaki był pierwotnie zastosowany przez producenta maszyny. Wracając do wątku różnic pomiędzy dyrektywą maszynową a narzędziową, trzeba powiedzieć coś takiego, że są pewne różnice w możliwościach zastosowania przepisów związanych z bezpieczeństwem, jakie mają producenci i użytkownicy maszyn. Producenci w dyrektywie maszynowej mają obowiązek zastosowania tzw. triady bezpieczeństwa, czyli jeżeli zidentyfikują jakieś zagrożenia w maszynie, to mają obowiązek zabezpieczyć te zagrożenia według tej triady bezpieczeństwa, to znaczy według pewnej kolejności zabezpieczeń. Przy wybieraniu najwłaściwszych metod zabezpieczania maszyny, producent musi stosować następujące zasady według takiej kolejności. W kroku pierwszym mamy konieczność zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych, bezpiecznych samych w sobie,
Czyli jeżeli znajdziemy zagrożenie na przykład uderzenia się w jakiś ostry kant, w jakąś ostrą krawędź, to projektant powinien się zastanowić, czy da radę całkowicie usunąć takie zagrożenie, na przykład likwidując ten ostry kant czy krawędź. Jeżeli z jakichś przyczyn technicznych, technologicznych czy nawet kosztowych takiego zagrożenia nie da się usunąć całkowicie konstrukcyjnie, to taką częścią 1b, można powiedzieć w tym punkcie pierwszym, jest konstrukcyjne minimalizowanie ryzyka. Czyli jeżeli kant pierwotnie był ostry, to czy da się go zaoblić, czyli zmniejszyć rozmiar szkód, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko, lub zmienić materiały, zmienić częstotliwość dostępu do tej strefy niebezpiecznej, tak żeby te rozmiary szkód mogły wystąpić rzadziej, czyli zmniejszyć częstotliwość i czas narażenia pracowników na takie zagrożenie. Czyli rozwiązania konstrukcyjne to są rozwiązania, które ma w dyspozycji projektant maszyny, który powinien ocenę ryzyka robić już zaczynając od projektowania, już na etapie projektowania maszyny. Takich możliwości najczęściej nie ma już pracodawca, który dostaje gotową maszynę, która jest już skonstruowana, składa się z określonych elementów, zawiera określone zagrożenia. W związku z tym rozwiązania konstrukcyjne najczęściej z punktu widzenia pracodawcy nie są już możliwe do zastosowania. I w związku z tym dyrektywa na minimalne wymagania tutaj się zasadniczo różni od dyrektywy maszynowej. W drugim kroku producenci maszyn mają dopiero obowiązek zastosowania tzw. środków ochronnych w stosunku do ryzyka, którego nie udało im się wyeliminować konstrukcją. Środki ochronne to na przykład osłony, urządzenia ochronne włącznie z wyłącznikami awaryjnymi, kurtynami świetlnymi itp. No to są rzeczy, które może na maszynie założyć zarówno producent, jeżeli nie udało mu się konstrukcją czegoś, jakichś zagrożeń wyeliminować, ale może takie, w cudzysłowie mówiąc, łatki na maszynie przykleić również pracodawca, więc tego typu rzeczy są już w dyspozycji pracodawcy, jest w stanie on takie dodatkowe zabezpieczenia na maszynie zaplanować i zrealizować. Trzeci krok w tredzie bezpieczeństwa to są informacje dotyczące ryzyka resztkowego, czyli takiego ryzyka, jakie występuje po zastosowaniu konstrukcji bezpiecznej z założenia oraz środków ochronnych technicznych, czyli taka informacja o tych zagrożeniach, na które jeszcze trzeba uważać, powinna się znaleźć na maszynie, czyli w postaci piktogramów, w postaci opisów również w instrukcjach, w postaci specjalnego przeszkolenia lub wręcz zalecenia konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, czyli kasków, okularów ochronnych, obuwia ochronnego, rękawic itp. No to są rzeczy, które oczywiście może i powinien stosować pracodawca. Czyli podstawowa różnica pomiędzy dyrektywą maszynową a narzędziową jest taka, że pracodawca, dostając gotową maszynę od producenta, nie jest w stanie już w niej za dużo zmienić, bo po prostu jest to technicznie niewykonalne lub zmiany te wymagałyby na tyle istotnych przeróbek maszyny, które mogłyby zostać zinterpretowane jako tak zwana istotna zmiana maszyny, czyli przebudowa maszyny. A przebudowa maszyny również oznacza konieczność zrobienia nowego CE na wcześniej gotowej maszynie. Producent, który robi maszynę nową, stosuje rozwiązania konstrukcyjne, stosuje techniczne środki ochronne oraz podaje ostrzeżenia odnośnie ryzyka resztkowego. I to się dzieje niejako pod rządami jeszcze dyrektywy maszynowej. I to wszystko kończy się wystawieniem deklaracji zgodności i umieszczeniem oznaczenia CE na maszynie. W tym momencie maszyna cieszy się swobodą przepływu towarów, nabywa ją pracodawca i od tego momentu, kiedy pracodawca przejmuje władzę nad maszyną, oddaje maszynę do eksploatacji, władzę nad maszyną przejmują także inne przepisy, czyli przepisy dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu roboczego, czyli właśnie dyrektywa narzędziowa, zgodnie z którą pracodawca ma obowiązek utrzymywać ten stan bezpieczeństwa pierwotny, jaki został zastosowany na tej maszynie, lub poprawiania tego bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem nauki i techniki, jeżeli są takie możliwości, jeżeli sytuacja na to
pozwala. Czyli to ryzyko, jakie finalnie będzie panowało na maszynie w trakcie użytkowania, powinno być dzięki tym wszystkim środkom zminimalizowane do takiego poziomu, jaki jest akceptowalny z punktu widzenia prawa i nas wszystkich po prostu. Poziom tych wymagań minimalnych oraz zasadniczych związanych z CE można namalować wręcz na takim wykresie. Na osi pionowej mamy poziom bezpieczeństwa, na osi poziomej mamy okres eksploatacji i jeżeli sytuacja jest taka, że mamy do czynienia z nową maszyną, która jest umieszczona na rynku i oddana do eksploatacji, zaczyna pracować, to wraz z okresem eksploatacji tej maszyny zużywają się różne części tej maszyny, na przykład okładziny hamulców się zużywają, w efekcie czas zatrzymania maszyny rośnie. Czyli bezpieczeństwo maleje do jakiegoś poziomu, ale od tego jest instrukcja, którą pierwotnie napisał producent, żeby użytkownik wiedział, że w takim momencie powinien te okładziny hamulców wymienić na nowe, zgodnie z listą części zamiennych, jakie podaje producent w instrukcjach. No i wymieniając takie elementy maszyny, przywraca ten pierwotny stan bezpieczeństwa, jaki przewidział producent. Czyli utrzymuje na bieżąco pracodawca ten stan bezpieczeństwa zgodnie z już minimalnymi wymaganiami, a nie robi nowego CE za każdym razem. W sytuacji takiej, kiedy trzeba wymienić jakieś elementy maszyny, a do wymiany jest konieczne zdemontowanie różnych zabezpieczeń na maszynie, no i często tego typu prace się przedłużają ze względu na jakby stan zużycia maszyny i tak dalej. Sytuacja, że nie zdążono z powrotem założyć tych zabezpieczeń lub z jakichś przyczyn nie udało się ich z powrotem założyć, to co prawda na maszynie, na tabliczce znamionowej będzie widniało oznaczenie CE, ale praca na takiej maszynie, która nie ma założonych sprawnych osłon i innych urządzeń zabezpieczających, jest tak naprawdę pracą, która jest poniżej wymagań nawet minimalnych. Także na pewno krytycznym okiem należy spoglądać również na takie maszyny, które mają CE, czyli sprawdzić, czy już czasem ktoś za dużo nie pogrzebał, tak potocznie mówiąc, w tej maszynie i czegoś, jakichś urządzeń zabezpieczających nie zniósł, nie zdemontował. Tak wygląda sytuacja z maszynami nowymi, tymi, które mają CE. Natomiast jeżeli pracodawca używa maszyny od wielu już lat, używał jej jeszcze przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, to sytuacja wygląda troszkę inaczej, bo taka maszyna nie musi spełniać wymagań oznaczenia CE, nie trzeba robić takiej certyfikacji, potocznie nazywając, natomiast pracodawca powinien podnieść stan bezpieczeństwa, jaki zapewnia taka stara maszyna, do poziomu co najmniej tych minimalnych wymagań, ale jeżeli maszyna nie jest przebudowywana, czyli nie jest robiona istotna zmiana maszyny, nie jest wymagane robienie oznaczenia CE. Dziękuję za uwagę.